We wtorek 11 października w Teatrze imienia Adama Mickiewicza w Cieszynie miała miejsce inauguracja roku akademickiego w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB. Przybyłych gości, społeczność akademicką oraz studentów przywitała rektor Akademii profesor Zdzisława Dacko-Pikiewicz. Jest to już 14 rok akademicki w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie. Inauguracja była okazją do podsumowania dotychczas podjętych działań i przedstawienia planów na przyszłość. Nowy rok to nowe wyzwania. Ja o te wyzwania zapytam, przed którymi stoi Akademia WSB w tym roku 2022-2023. No niewątpliwie to szczególny kolejny rok akademicki, szczególny ze względu na sytuację polityczno-ekonomiczną, jaka nam towarzyszy, przede wszystkim wyzwania związane z wojną z Ukrainą i pomocą tej grupie, ale również tutaj w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie tych wyzwań postawiliśmy sobie bardzo, bardzo dużo. To nowe kierunki studiów podyplomowych, to nowe kierunki studiów magisterskich, to wreszcie sprostanie i rozwijanie oferty, którą skierowaliśmy do prawie 1500 studentów właśnie tej społeczności cieszyńskiej. Ta współpraca z partnerami biznesowymi, z partnerami administracji publicznej, samorządem jest bardzo rozwinięta w całej Akademii WSB, ponieważ zdecydowaną większość kierunków studiów podyplomowych prowadzimy z partnerami biznesowymi, chociażby studia MBA z EY-em, studia z ochrony informacji niejawnych prowadzimy we współpracy z Urzędem Ochrony Danych Osobowych, ale również i specjalności na studiach inżynierskich, na informatyce, na zarządzaniu inżynierii produkcyjnej, prowadzimy we współpracy z partnerami biznesowymi. Ta współpraca dotyczy również prowadzenia prac naukowo-badawczych i myślę, że to jest jeden z najciekawszych tematów naszej aktywności, bo realizujemy bardzo ciekawe projekty badawczo-wdrożeniowe rozwiązujące główne problemy cywilizacyjne świata, między innymi z zakresu bezpieczeństwa. Dzisiaj podczas inauguracji roku akademickiego w Teatrze Adama Mickiewicza w Cieszynie mówiłam właśnie o projektach między innymi z zakresu ochrony budynków sakralnych przed atakami terrorystycznymi. Mówiłam o oprogramowaniu anty-fake news, który będzie zabezpieczał nas przed fałszywymi informacjami w internecie. Wymieniałam również te prace naukowo-badawcze, które włączają się w realizację strategii zrównoważonego rozwoju, ratowania klimatu, niwelowania różnic społecznych, różnic ekonomicznych, więc tych wyzwań jest mnóstwo, ale mam nadzieję, że we współpracy z partnerami i biznesowymi, i administracji centralnej, i samorządowej uda się zrealizować w tym roku akademickim. Najbardziej popularne kierunki? Tutaj w Cieszynie bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo narodowe, specjalność kryminalistyka. Dużym zainteresowaniem naszych studentów dziennych ogarnia kierunek informatyka inżynierska, studia dzienne, zarządzanie i inżynieria produkcji i również studia menedżerskie, które mają bardzo ciekawe profile kształcenia, między innymi menedżer zasobów ludzkich, ale też menedżer z zakresu finansów. No i oczywiście cała pula kierunków studiów podyplomowych, to z roku na rok cieszą się zainteresowaniem, między innymi kadry i płace w praktyce, bezpieczeństwo i higiena pracy, ale również kierunku z zakresu oświaty, logopedia, integracja sensoryczna, studia kwalifikacyjne, podyplomowe, zatem zapraszam wszystkich mieszkańców całego powiatu do tego, aby włączyć je w aktywny nurt kształcenia przez całe życie i wybrać coś z oferty naszej uczelni, studia inżynierskie, magisterskie, ale też doktorskie, uprawnienia habilitacyjne, podyplomowe, czy wreszcie krótkie, doskonalące kursy kształcenia. Jest w czym wybierać. W takim razie pani też podczas swojego wystąpienia wspomniała o tej modernizacji obiektu tutaj w Cieszynie, który będzie dostosowany do tych osób z niepełnosprawnościami. Realizujemy dwa wielkie projekty, uczelnia dostępna i uniwersalne projektowanie. Są to projekty dostosowane do osób z niepełnosprawnościami na różnych poziomach ich funkcjonowania. Po pierwsze na wyposażeniu budynku, dostosowaniu do potrzeb osób niepełnosprawnych, do budowy
wybudowujemy windę zewnętrzną, drzwi przesuwane, cały budynek będzie oznakowany w taki sposób, aby studenci z wszystkimi niepełnosprawnościami mogli czuć się bezpiecznie, a drugi komponent dotyczy wyposażenia infrastruktury i również studentów, między innymi poprzez możliwość korzystania przez nich z powiększalników, z drukarek brajlowskich, wreszcie finansujemy również nauczycieli opiekunów dla studentów z niepełnosprawnościami. W całej uczelni Akademii WSB prawie 200 studentów z różnymi niepełnosprawnościami studiuje i wszystkie działania całego naszego kolegium rektorskiego koncentrujemy na tym, aby realizować politykę inkluzywną, włączającą różne grupy defaworyzowane właśnie w aktywność Akademii. Mam nadzieję, że te dwa wielkie projekty pozwolą nam jeszcze aktywnieć, wpisać się w tej pejzaż cieszyński, ale przede wszystkim zaspokoić potrzeby edukacyjne osobom z niepełnosprawnościami. Szczególnie ważnym i doniosłym momentem inauguracji nowego roku akademickiego była immatrykulacja nowo przyjętych studentów i ceremonia złożenia przez nich ślubowania akademickiego. Podczas inauguracji zostały wręczone również nagrody i wyróżnienia za działalność naukową, badawczą oraz aktywność na rzecz Akademii WSB. Z kolei profesor Robert Socha odznaczony został srebrną odznaką honorową za zasługi dla województwa śląskiego. Wykład inauguracyjny wygłosił profesor Janusz Majcherek. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.